Cześć, jestem Olek. Dzisiaj gramy w World of Tanks. Co to jest za garaż? No, aktualizacja. Czemu jest twój pieski i przez przypadek jakiś gościu na mnie wjechał? Nic takiego. Generalnie. No i jest taki garaż, ale coś tu jest podejrzane. Czemu my mamy tylko L60 w garażu? Co to jest? Mamy tylko 3 wolne miejsca w garażu. Słuchajcie, pokażę wam parę rzeczy. Widzicie? Kiedyś ta linia się tu urywała, a teraz są te dwa czołgi. Nie będę ich omawiał, bo to jest beznadziejne. Tutaj dodano tego, 90x9, no i tutaj. To samo tutaj zrobiono i dodano Sheridana. To jest TLD na 7 LTG. A tutaj Rheinmetall Panzerwagen. I... tak jest. Oik. Nasz wielki grubas. Słuchajcie. Kupiłem też Defendera za 173 zł. No ładnie. No i sobie dzisiaj mam zamiar zrobić nim bitewkę. No to jedziemy. Jak widzicie, mam bardzo mało expo do Oli. 12 tysięcy tylko. Więc jedziemy. Bardzo polubiłem ten pojazd i to bardzo szybko. Dobra. Teraz podziałam się na nagraniu, więc jeśli ktoś będzie do pokoju, to się odnieść, to nie martwcie. Wszystko ok, będzie. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli film wam się nie spodoba, zostawcie łapkę w dół. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał. A jeśli jeszcze bardziej chcecie być na bieżąco, to kliknijcie dzwoneczek i potwierdźcie swój wybór. A jeśli chcecie mi coś zaproponować, albo chcecie, żebym coś poprawił w swoich filmach, to napiszcie to w komentarzu. I zaraz się zacznie bitwa. Sztuk. Luchsik. Czy jeśli ktoś się pyta samego siebie, czy iść w artylerię, to teraz już się w tym momencie nie opłaca. Wcześniej się opłacało, to wiecie, jak kiedyś była artyleria. Przecież ja się wkurzałem, że co tej sekundy będzie mali FV-304, często nawet konszykuję. I teraz coś strasznego się stało z artylerią. Fani artylerii będą zawiedzeni. Czemu? Dodano ogłuszenie. Artyleria teraz nie one-shotuje. No przyznajcie, że to jest smutne. No. Zostałem arciarzem dla one-shotów. A teraz? Oni mówią, że artyleria jest teraz celniejsza i to wszystko. Ja mówię, że artyleria jest lepsza. No dobrze, zmieniona wcale nie. Wolę starszą artylerię, bo większość artylerzystów strzelała z pocisków przeciwpancernych. Ile razy ja już się odbiłem od czegoś. Na przykład OI Experimental, jak grałem z 26, to strzeliłem w OI Experimental i się odbiłem. No i teraz przeciwpancerne odsunięto. Co najmniej dziwne. No. Prawa flanka chyba padnie za jakiś czas. Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie. Też chciałbym tak szybko sobie pojeździć oikiem. Oj, 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 oj. Kurczę, blisko było. I musicie się przyzwyczaić do nowego dźwięku wystrzału. Chociaż przed chwilą go nawet słyszeliście sami. On nawet nie wie, że ktoś w niego celuje, pewnie. No teraz to już wie. Pięknie. Oik często wali nawet za 700. Postanowiłem, że będę strzelał z kaeków, ale zrezygnowałem z tego, bo to było beznadziejne. Przyjemnie się z tego strzelało, ale często w takiego Oik Experimental nawet wchodziło za 300.
przecież wiecie, że oj, eksperymental to papier, który właśnie nie trafiłem. Oho, no szybko ładuje. Przyznam. Ajajaj. Ma mało życia. Ma mało życia. A nie. Musimy zaczekać. Dobra. Pierwszy załatwiamy. No teraz się skoncentrujemy na 185. Niestety nie wiem, jaką on ma penetrację. Pewnie jest w tamtych krzakach. Już się zestresował. Że zaraz mu pierdolniemy. Dobra, rykoszet. Ładnie. 600 uszkodzeń zadanych. No i teraz pytanie, czy on strzela z tego, czy z tego krzaka? Loteria, strzela z tego. O, czy teraz będzie strzelał? Tam strzela. Nie. Pudło, dobra. Musimy uważać, bo nasz bok jest papierowy, niczym OI Experimental. Bo tylko 70 mm pancerza. O, fuck! Sunia. A, luks nas dobił. Ej, zdarza się, mocno mają te karabinki te Niemcy. Więc wychodzimy z bitwy i bierzemy Defendera. Bardzo fajnie się nim odbija uszkodzenia, o ile oczywiście wylosuje nas na sensownej mapie. Mam na myśli mapę na przykład Himmelsdorf zimą. Bardzo fajnie się tym czołgiem gra na bierze, podobnie jak Englami. Tylko nie wiem, czy pojechać w ósemkę, czy na górkę. Chyba pojedziemy w ósemkę, wiecie? No, ten czołg 35 na kilometra na sekundę, tak. 35 kilometrami na godzinę, nie zachwycam, no. Więc wiecie, 35 km na godzinę. No, słabo, no, powiedzcie. Plus jeszcze pod górkę, no to jeszcze gorzej. Ale spójrzcie na tego pancerza. Dolna płyta ma 210 mm pancerza. Dolna płyta 210, czyli więcej niż te górne. Ale spójrzcie na te kąty. Tutaj jest 130, a tu jest 210, ale to nie oznacza, że można na dolną płytę grać, bo to jest samobójstwo tak naprawdę. I musimy uważać na te garnki, które mamy tutaj na wieży. I na tym jeszcze wentylatorek mały na czubku wieży tutaj. No jedziesz, debilu jeden. Przepraszam. O, fuck. Dobra. Tylko jeden strzał oberwaliśmy. No, to sobie pograjmy. No to jest T95. Zagrajmy sobie na wieżę, dobra? T95 poza tym mocno celne bardzo. Podobnie jak nasze działo. A szybko latają pociski. Co on robi? Słuchajcie, on dostał już dwie buły. On chyba to robi specjalnie, wiecie? Nie, nie autoaima. Nie chcę autoaima. Dobra, te 3-4 rykosze. Aj! Uło. Dobra, ważne, że coś tam odbiliśmy tym defenderem. Musimy uważać na tego T95, bo on jest dość groźny. Człowieku, wiesz co, daj mi też pograć, okej? Okay? Świetnie. Świetnie. Muszę teraz przez gnoja naprawiać działo.
Ja pierdzielę. Gdybym miał uszkodzone to działo, to by już w ogóle była masakra. Dobra, musimy czekać aż ten miotacz kulek przeładuje. Dobra. Serio? Jak garnek odbił? Coś. Dobra, chowamy się za wrakiem. Znaczy, to już jest wrak tak naprawdę. No dokładnie. Ale musimy pamiętać, że Amerykanie mają bardzo twardą wieżę. Dobra. Dobra. No, strzelaj. Dobra, oni na szczęście nie strzelają z Golda, to jest dobre. Dobra. O, ten już się nawet odechciał w nas strzelać. Oj, jednak nie. Strzelił nam w garnek, dobrze przycelował. Ale i tak dobry wynik zrobiliśmy, no nie? 1324 obrażeń zadane. Dobra. Oik już pewnie wrócił z bitwy. Dokładnie. No ale przegraliśmy niestety. Trzech rozwaliliśmy, co prawda. 92 na plus tylko. To jest high caliber. Dokładnie. Jak ja lubię robić high caliber i patrzeć, kto go zrobił. To jest przecież co? Medal Lev Helajo. Co? Lev Helajo. O, nie wiem, kurde. I zacząłem robić kaczkę. Bo coś tak uwziąłem na te magazynki nagle. Nie wiem. No i nie oczekujcie, że tego Francuza zrobię, ani tego, bo to nie są magazynki. Znaczy to jest magazynek, ale taki słaby. Batchat. Zawsze chciałem mieć ten czołg. Patrzcie. No, 240 uszkodzeń i 170 penetracji na 10 poziomie, no to takie trochę słabe. Ale co inaczej jest z setką. Zadaje 300 obrażeń, 232 penetracji. Ale 105 już jest w ogóle wypasiona. 259 penetracji i 390, o, średnie zadane. Dobra, zobaczmy. 17 tysięcy do przodu. No to widzicie, to jest taka maszynka do zarabiania. Nagranie trwa już 13 minut. Zrobimy jeszcze jedną bitewkę. Sztugiem czy czym? Defenderem. Bo mam już tutaj wyszkoloną ładnie załogę do Defendera, więc wiecie. Ładne losowanko, tak jak wcześniejsze. Na szczęście, o, widzicie co jest? Arta na samym górze. E53-55. No to teraz będzie często widywane, więc jak będziecie słyszeli rage z powodu tego Arty na samej górze listy, no to wiecie. Raz już miałem taką bitwę, że Defenderem nie wywaliło na sam dół listy. Tutaj, gdzie jest ta 75. I były trzy artylerie na topie. Czyli było 7 pojazdów najniższego poziomu, 5 środkowego i 3 arty na najwyższym. No powiedzcie mi, że to jest takie dość wkurzające. No. Jedziemy oczywiście w dwójkę. Sobie pojedziemy. A, do Ika sobie zamontowałem dosyłacz i bardzo szybko ładuję teraz od tego dosyłacza, po 23 sekundy. Ale co? Jakie szybko? Przecież 23 sekundy to jest
dużo. Ale wyobraźcie sobie, że wcześniej jak pierwszy raz grałem oikiem z chałbicą, no to ujrzałem 28 sekund. Więc wiecie. Bo jest jeszcze to drugie zwykłe działo, które ładuje krócej, ale jest słabsze. No, widzieliście w odcinku jaki wielki. To był chyba czwarty. Tak, czwarty. To co odblokowałem OI Experimental. To tam był OI z długą armatą. No to właśnie tam ta druga armata to jest ta zwykła. A chałbica ładuje 28 sekund podstawowe. A masz bułę. A ten co, on tak szybko nie wyładuje? Dobra, Isek w nas celuje. BAM! W tej RWT. Dobra. On raczej nie jest taki głupi, żeby wyjechać. No dokładnie, ale Emil go zmiecie na magazynek. No dobra. Ja już go dokończyłem. Nas na szczęście ten strzał nie ogłuszył. Dobra, jedziemy. No, widzicie? To jest teraz artyleria. Celowniczy, tak, bo tęczok jest strasznie niecelny. Zrobimy celowniczy, żeby nie było jeszcze gorzej. A co ty, Bolek, gadasz? Przecież on teraz ładnie strzeli. No, przy strzelaniu na dystans, no to wiecie, jak to jest z tym czołgiem. Dobra. Jedziemy na bazę. Kierowcę sobie później naprawimy, jak nam się odnowi apteczka. Teraz... O Jezus Maria, widzicie, to jest teraz artyleria. Ładuje krócej, zadaje mniej damage'a, ale i tak jest bardzo wkurzające. Strasznie wkurzające. Nawet bardziej niż bardzo. Więc wiecie, teraz artyleria może nas i zniszczyć, i ogłuszyć, i w ogóle beznadziejnie to zrobić z tą artylerią. Artyleria, powiem teraz, że jest zdupiona, bo nie zawsze ona zadawała full HP. To było po prostu rzadkie zjawisko, że artyleria zadawała full HP, więc nie było co narzekać na to, więc wiecie, ja akurat na artylerię nic nie narzekałam. No. No chyba, że wyjątkowo już się wkurzałam na grę. No bo wiecie, jaki ja jestem. Na nagraniu jest wszystko fajnie, ale poza nagraniem już niezbyt. Dobra. Pytanie, czy artyleria tu celuje? Nie wiem, szczerze mówiąc. No i teraz artyleria, no co? No jest bezbronna, jak zostaje sama. No, no i co teraz artyleria ma zrobić, jak zostaje sama na dwóch przeciwników? No nic nie zrobi. No chyba, że jest jedna na dwie arty. Jedziemy teraz do art przeciwnika, bo czuję, że one gdzieś tutaj będą. A mam nadzieję, że mi porosuje tak DMG, że zdejmę jeden strzał. Su-14-1 i M40 powinny zejść na strzał. Ale nie wiem, jak to będzie z M53. Ile ona ma życia? Nie pamiętam kompletnie. Dobra, nie będziemy kapowali, bo zaraz tutaj wyjadą i mnie zmiotą. Mają mnie na strzał te artylerie wszystkie, więc wiecie, to tutaj teraz będzie. Muszę być bardzo ostrożny. O! Dobra, na strzał zeszło. 3 fragi. Ładny wynik w sumie. 1736 DMG. Może znajdziemy te kolejne wszystkie arty, które już najprawdopodobniej uciekły sobie. Tylko właśnie pytanie, gdzie? No, bo tam z tyłu mapki już raczej ich nie ma. Tutaj powinny gdzieś sobie uciec. Więc wiecie, szukamy ich tutaj. Tutaj ich nie będzie, dobra. Tutaj też nie ma. Gdzie kurka te arty będą? Musimy ich dobrze szukać, bo one tutaj gdzieś na bank są, w pobliżu.
95 nie zjedzie z kapra najprawdopodobniej. Nie, no te arty musiały gdzieś tutaj spierdzielić, no nie wiem. Jest! M43. Tylko niech Black Prince mi jej nie zdejmie. To jest moja arta! Fak, 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 fak. Żebyśmy nie zlecieli. Bo chciałem tak... Czemu on we mnie strzela? Dobra. A, przejęliśmy bazę. No tak. No ładnie zrobiliśmy w sumie tutaj misz-masz przeciwnika. Żadnych trafień krytycznych. Ładnie tutaj pozamiataliśmy. Tutaj... No zdecydowanie nie będzie high caliber. W ogóle high caliber w tej bitwie nie było. Serio? Okupant. A, to jest ten, co tak przejmował tą bazę. A dzisiejszy odcinek już kończymy, bo materiał trwa już 21 minut i na tym tle Defendera i jakże przepięknego braciszka Isa 3 kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa, pa!